Siemaneczko, cześniczem, czeski z tej strony, gramy dalej w Punk Wars. Prowadzimy swoich Atomic Punków do wygranej, albo bardziej przekonanie, przede wszystkim pana Diesla, Diesel Punków, że to jednak Atom jest tym ważniejszym paliwem niż Diesel. Czyli pewnie ropa, oni korzystają z ropy, my z uranu. Kurczę, by się przydało usprawnić. Gdzie my wydobywamy? Tutaj wydobywamy uran. I mamy tutaj państwa budowniczych. Jakbyśmy ulepszyli. No właśnie, potrzebna nam 5 uranu. Tu jeszcze dwie kolejki byśmy musieli poczekać, żeby ulepszyć uran, żeby nam się szybciej zbierał tutaj, nie? To by było spoko. Dobra, ale kończymy turę. Steampunki gdzieś są, no i właśnie te dieselpunki, które tutaj chcą nas zadziabać, bym powiedział. Ale chyba... Przynajmniej ich na razie nie widać. Jeszcze się leczą. Czy tu uda się już zrobić? Jeszcze nie, bo brakuje nam jedną jednostkę uranu i żebyśmy mogli sobie polepszyć wydobywanie tego uranu. To by było już spoko. Ale właśnie, chciałem po prostu przede wszystkim... Czekajcie, bo czujka. Myśli czujkę obserwacyjną. Jeden wody to traci, a my mamy już ponad wody, to możemy to zrobić. Zobaczmy, jak to działa. Czujka. Trochę tak... Nie wiem, co to nam dało, szczerze powiedziawszy. Tak nie rozumiem trochę tego, powiem szczerze. Dobrze, tu. Tu są budowniczowie, którzy będą... Ja bym chyba stworzył kolejnych budowniczych, bo oni potrzebują 3 wody, a wody mamy spoko. Dobra. Kolejna technologia. Skończyliśmy bezpośrednią kontrolę. I co to tam dawało, bo już nie pamiętam. Aha, nadajnik promienia do wrogiej jednostki, żeby ją przekonać. Czyli nadajnikiem byśmy mogli przekonać jednostkę, mamy pewnie jakąś szansę na tego, żeby ona się przyłączyła do nas, a nie walczyła dla przegranych, czyli dla Dizów, nie? Pranie mózgu takie, no. Reaktor chłodzony gazem. A tutaj ten technik infiltracyjny może być stworzony, ale tego bym tak jeszcze chyba nie chciał. Bazowa jednostka noszą osobę, że dzięki mobilnościom potrafią używać hologramów, aby zmylić przeciwniku. To jest spoko, jako właśnie taki zwiadowca, nie? Farmaceutyka. Jednostka robotnicza, która pozwala leczyć i naprawiać jednostki militarne. To wiadomo. To nam się przyda bardziej. Taki medyk, nie? Steampunk, dieselpunk. Właśnie, gdzie te dieselpunki już nas nie atakują? A idą. O kuźwa, ale oni mnie zaraz tutaj będą chcieli dziabnąć. Może spierdzielmy stąd. A dobra, nie możemy teraz. Ale tutaj dobra. Dobra, co mamy? To mamy stary świat. Coś, jakieś znowu zdarzenie. Stary świat i wszystko, co było z nim związane, zostało już właściwie zapomniane. Podobnie zresztą jak na
jak nasze w nim miejsce. Czy kiedykolwiek jednak zastanawiałeś się, jakie korzyści dawałoby pokazanie naszym ludziom ich dziedzictwa? A gdyby tak pokazać im, że nasza cudowna technologia sięga pradawnych czasów, że jest tak nieporównywalnie lepsza od innych, może właśnie nadszedł czas, aby rzucić trochę światła na mroki przeszłości, aby spisać historię tego, co doprowadziło do kataklizmu, który sprowadził świat na kolana? To bardzo ciekawa myśl. Powiedz im dokładnie wtedy, co się wydarzyło. Może będą w stanie wykorzystać tą wiedzę. Przyszłość się nie zotka. Musimy skupić się na przyszłości. Właśnie, tylko pytanie, czy to nie spowoduje, że oni powiedzą, kurde, jak mogliście do tego doprowadzić, czy coś w tym stylu, nie? Ale spróbujmy. O, mroki przeszłości. I o to chodzi. Nie wydaje mi się, że cokolwiek, że ktokolwiek wie, wie naprawdę, co się zdarzyło. Mówi się, że wiele lat temu, kiedy świat jeszcze był jeszcze zielony i płodny, ludzie przygotowywali się na zmierzch ery wodnika. Miała ona przynieść pokój i mądrość duchową całej planecie. Zakończyć wszystkie konflikty raz i na zawsze. W sumie w pewnym sensie dokładnie tak się stało. Powinieneś się udać do archiwum i porozmawiać z kimś tam. Może oni coś wiedzą. Wybiorę się tam jutro po ranku. Archiwa przecież to jest na trzecim piętrze. Po tym tygodniu nie działa winda. No cóż, może innym razem. No dobra. Pójdziemy po archiwa. I co, daje to nam jakiś efekt? Nie. Nic nam nie dało, ale... My możemy lepszyć budynek. Plus jeden będzie uranu więcej, dobra. To nam się przyda. No właśnie, nie mamy już budowniczych, ale się robią budowniczy. Ci jak tam ze zdrowiem? 7 zdrowia, ci mają 6. Dobra, ci niech się wyleczą, a wtedy ich wymienimy. Niech idą tutaj może. No, będą tutaj bronić. To będzie chyba wszystko. O, już żeśmy farmaceutykę też odkryli. Kurde, szybko lecą te badania, szczerze powiedziawszy. Ja to mamy następne. Modulacja bólu. Efekty max żyt. Prawie jednostki były bardziej odporne na ból, czyli zwiększam im punkty życia. Albo komponenty z nanocząsteczek. Albo jednostki robocze zwiększają punkty akcji. Spróbujmy może tego technika odblokować. A tam może się zastanowić. Kurde, w sumie by się przydał więcej życia. Punktów. No, idą ci, idą tutaj, chodzą. Kurde. Baranki Boże. Archiwum, o. Och, ile oddałabym, żeby zobaczyć to na własne oczy. Potęga atomu w najwyższej formie. Legenda mówi, że niebo lśniało przez miesiące po tym wydarzeniu. Przyznam jednak, że cena była zbyt wysoka. Straciliśmy tyle wiedzy. Taka strata. Teraz niektórzy jeszcze winią nas za ten incydent. Ale to bzdury. Tak myślałem, że to będzie przez nas. Nigdy nie interesowała nas polityka. Gdzie jest tutaj? To polityka ani teraz, ani wtedy. No może troszeczkę funduszy było potrzebne jednemu z naszych nadzorców na badania i sprzedał kilka rakiet tu i tu czy tam. Ale czy naprawdę można winić nas za to, czy co ktoś zrobił nożem, który mu sprzedaliśmy? Poza tym, to co liczy się najbardziej to przyszłość, a nie przeszłość. Musimy zrobić co w naszej mocy, aby przywrócić naszej planecie jej dawny blask. Czyli to nie najlepiej chyba wyszło, że im podaliśmy, co się stało. To już są jakieś podstawy, aby nasza wiedza wciąż jest ograniczona. Zanim pójdziesz z tym do naszych ludzi, proponuję zebrać więcej informacji. Pustkowia pełne są ruin, a niektóre z nich wciąż są zamieszkane. Może udało nam się znaleźć kogoś, kto odpowie nam historię, które słyszał. Potem złożylibyśmy to w składną całość. To dobry pomysł, przeprowadzić ekspedycję i spróbujmy dowiedzieć się, ile można. Tak, niech się dowiedzą. To tylko... Dobra, ci niech się... Spinaczkę. O, dostali awans. Ciężkie obuwie, obrona. Koszt ruchu minus 1.
Czyli, jak rozumiem, mogą chodzić dalej. Tak podejrzewam. Tu mamy budowniczych. Którzy za kolejkę by mogli coś ulepszyć. Zastanawiam, czy ulepszyć tą jeżę? Czy może jednak jakąś żywność? Tutaj mamy żywność. Tutaj mamy wodę. Tutaj mamy nic. Tu mamy żywność. Dobra, ty wyjdźcie jednak tutaj i za kolejką ulepszymy sobie żywność. Ci. Dobra, wy jesteście już zdrowi, to idźcie tutaj. A tych cofniemy tutaj, żeby oni się wyleczyli. Ideolo. Zwiadowca i takiej już nie ruszymy. Ci niech się tu ufortyfikują. A my mamy badanka, mamy też z tego technika. Kurde, szybko idą te badania, a... Za szybko idą te badania, a za mało możemy jakby zrobić w domkach, nie? Moim zdaniem tak skromnym. Ale zobaczmy, co mamy dalej. Ciśniowy reaktor wodny. Efekt. Teleportacja jednostki. Tak sobie przyniesie wybrany hex. To jest dobre. Nanoreaktory. Koszt ruchu technika ma minus 1. Tu też technik. M zmniejszył jednak im koszt ruchu. I teraz będziemy mogli sobie żarcie ulepszyć. Co tam, dieselpunki? Będziecie wchodzić przez norę? Chyba tak. Chyba się w końcu zdecydują. Tak. Wy się cofnijcie tu, fortyfikacja. Wy tutaj zostańcie i się leczcie. A! Dobra, wy zróbcie tak. Niam, 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 żarełko. Będzie więcej. A tych ja bym... Aha, tylko że oni jeszcze mają pełno... Ja bym ich tu spuścił po prostu na dół, żeby się puścili w przełęcz. W ogóle ta mapa to nie jest taka duża, nie? Ona się tu kończy. No, to nie jest takie duża mapa. Oni tu by się spuścili i po prostu poszukali coś tam fajnego. Koniec, tury. Steampunk. Dieselpunk. Ale... A nie, są steampunki. Na takiej mojej mapie wszyscy są? Ciekawe. Dobra, wy możecie się już spuścić? Nie, nie możecie się jeszcze spuścić. Ale ja bym zrobił ogólnie... Czy ja mogę zrobić budowniczego? Mogę. Niech się zrobi budowniczy, bo my jeszcze byśmy potrzebowali też wodę sobie ulepszyć. Badanka mamy zrobione. Teraz tak, mamy lunetę, czyli... Ośrodek rezydencji długoterminowej. Jednostka robotnicza, która pozwala sabotować budynki jednostki celem ogólnego uszkodzenia gospodarki wrogiej frakcji. To jeszcze nam nie jest potrzebne, bo tak naprawdę nawet nie wiemy, gdzie one są, te wrogie frakcje. Znaczy, diesel podejrzewam, że jest tutaj po prawej gdzieś na dole. Modulacja bólu. Czy więcej punktów akcji, czy więcej punktów życia? Że tu jednostki robocze. Zróbmy sobie więcej punktów życia. Dalej, idziemy. Kolejna tura. Ale patrzcie, te dieselpunki już tutaj nie wchodzą do góry. Boją się. A, nie wchodzę. Wykrakałem. Siema. No dobra. Ty jeden puścisz to. Wy strzelajcie. Piu, piu, piu.
Pięknie. Notyfikacja. Wyczekajcie, bo wy chyba tam nie doszczelicie, no. Wy zejdźcie tutaj na dół. Tak. O to chodziło. I kolejna która. Jak tam panki? Diesel panki? Idziecie czy nie idziecie do nas? Ile macie? Wy już macie połowę HP. W sumie to jakbym strzelił tymi i tymi, to oni by już umarli. Niepotrzebnie ten. Ty kurde. Paskudniki. Co tu się stało? Wyrwa kwantowa. Nadzorco, świetne wieści. Zagubionej noski zmniejszone przez Antoniego i wysłane przypadkowo w wymiar kwantowy znalazły się. Udało im się przełamać przez więzły kwantowe za pomocą widelca i taśmy izolacyjnej. Nie są do końca pewni, jak to zrobili, ale udało im się wrócić do poprzednich rozmiarów. O, wygląda na to, że trochę się postarzeli. Są teraz w pełni wyszkoloną jednostką. Jedynym minusem jest to, że pojawili się w obszarze kontrolowanym przez naszych wrogów. O nie! Biały dym. Od dali wykryliśmy dziwny strumień białego dymu. Na początku myśleliśmy, że to może być formująca się burza piaskowa, ale po dokładniejszej inspekcji okazuje się, że jego źródłem jest niezidentyfikowana jednostka pod sztandarem miecza i kłów zębatych. Wygląda na to, że należy do zorganizowanej grupy. Nasi specjaliści opiniują, że grupa ta musi korzystać z przestarzałej technologii parowej. O, steampunki. Chociaż jest to technologia wyraźnie gorsza od naszej, to nadal zaleca się ostrożność. Mogą przysporzyć nam kłopotów. Kilka starych czajników nie może z nami równać zachować czujność. Ciekawe, skoro są tak zorganizowane, to znaczy, że muszą posiadać spore rezerwy ludności. Moglibyśmy z nich korzystać. Jednostki wojskowe muszą zostać spacyfikowane. Potrzebujemy terenów i zapasów. Musimy podążać za nimi do ich bazy. Dobra, no weźmy to pierwsze, nie? No tak, bo punkt nauki nam dzisiaj przywołane jednostki plus. Tak, przywołało nam jednostki na terenie wroga. Może... Oho. Udło. No nie. Wy tutaj idźcie, tu będziecie... Tajemniczy ogród. Przeszukując ruiny, nasi ludzie odnaleźli stary, osłonięty ogród. W jaki sposób został uratowany przed dewastującym promieniowaniem? A może nie został? Owoce wyglądają niesamowicie apetycznie. Nasi żołnierze na nie z wielkim pożądaniem patrzą. Ryzykujemy? A, dobra. Smacznego. O! Zobaczcie, punkty życia im ten zwiększyło. No i widzicie, smaczne owoce. Ciu, ciu, ciu. Nie ma was. Dobra. Wy możecie iść do przodu, a teraz wy musicie się cofnąć, żeby się poleczyć. Dobra. Mamy też budowniczych i czekajcie, bo tutaj była chyba woda tutaj, nie? Tak. Ja bym chciał bardzo zrobić ulepszoną wodę. To w następnej turze chyba będziemy mogli, czy nie? Nie jeszcze. Dwie tury, bo tylko dwa nam przybywa wody. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Dobra, badanko mamy kolejne. To my mamy nowe jakieś technologie. Drużyny badawcze. Pozyskaj heksa, naukowiec może to zrobić. Przeprowadź szczegółową analizę ruin Starego Świata na neutralnym heksie, aby zgromadzić zapomnianą wiedzę naukową. Zgromadzone dane istotnie zwiększają pulę posiadanych punktów nauki. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne, bo te badania nam tak szybko idą. Żywność plus 2, zoptymalizowane farmy. O, to by się bardziej przydało. Więcej żywności. Plus 2.
Jedziemy dalej. Patrzcie, oni... Aha, bo to są zwiadowcy. Dobra, czemu nie do nich strzelałem? Oni nam nic nie zrobią, raczej. Szukajmy po prostu tutaj mapy tymi zwiadowcami. Ty się cofnij tu i fortyfikacja. Wy byście przeszukali to, co możecie. Pójdźcie gdzieś tu w dół, zobaczyć co tu jest. O, tu coś jest, dobra. To super. Budowniczy, wy nie możecie jeszcze tego zrobić. Wy tutaj sobie siedźcie. Badanko zrobione. Zautomatyzowana farma, czyli mamy więcej... O, patrzcie, plus 5 do żywności. No i to mi się podoba. Zrazu lepiej. Co mamy dalej? Pole kwantowe. Budowniczy. Rozwiązywanie szybkiej podróży. Rozwiązanie szybkich podróży Atom Punk. Unikalny budynek pozwalający na dalekodystansową teleportację. Działa tylko wtedy, kiedy miejsce docelowe pozostaje widoczne. To ciekawe. Ale weźmy sobie może te nauki tutaj, żeby dorównać. Steampunki, dieselpunki. No, steampunki uciekają. Oni tutaj na parę sobie działają. Aha. Pacyfikator. A to od dieselpunków, bo oni aż tutaj zaszli. Oni nas nie lubią. Zresztą chyba nikt się tutaj nie lubi nawzajem, że tak powiem. Co tu w ogóle jest? Stary obóz. Dobra, to może przeszukajmy pierw stary obóz. Żywność dostaliśmy, super. I idźmy do tych schowek. Trzebaliśmy w ruinach przez kilka godzin. Wreszcie znaleźliśmy dobrze zachowany magazyn. Jest pełen zapasów amunicji. O. Co my mamy? Uranu plus 6. Wody plus 3. Kurde. Dobra, wy tutaj ulepszcie ten oto budynek. I zróbmy od razu nowych budowniczych. Wy jeszcze możecie coś zrobić. Możecie. Dobra, idźcie dalej. Hex. Stary obóz, to by się przydało przeszukać. Ruiny wieży też. Dobra. Przeszukamy, ale nie tym razem, bo już nie możemy. No i znowu odnalezione lunety. Co mamy tutaj następne? Pojazd z napędem atomowym. Cel technik infiltracyjny. Zapewnia siłę obrony na jedną miniaturę. Dobre. Dobra, weźmy to, bo... zwiększa obronę naszym tym hologramom. Było super, nie? O! Ktoś... chyba steampunki ich atakują. To mi się podoba, bo możemy ich wykończyć. A nie, to oni atakowali kogoś. A nie, dobrze. Nie, czekajcie, bo już nie rozumiem. Nie rozumiem, ale pomożemy tam kogoś chyba. Chyba ci niech tu stoją. Dobra. Dobra. Wy. Idźcie tu pierw. To to, czerwone czaszki. To jakieś te dzikusy chyba. Zawaliliśmy intrygującą, mocno uzbrojoną jednostkę na pustkowiach. Powiedzieć, że wyglądają agresywnie, to nic nie powiedzieć. Są wyposażeni w potężne stalowe kolce i noszą dziwny symbol czerwonej czaszki, który tylko uzupełnia wrogi obraz. Wyraźna dyscyplina wojskowa.
którą się charakteryzują, sugeruje, że mamy do czynienia z jakimiś zwykłymi bandytami. Powinniśmy się dowiedzieć o nich jak najwięcej i zważyć nasze opcje. Coś mi mówi, że to może być ciężka przeprawa. A to nie będą ci steelpunki? Czerwone czaszki? Już sam symbol sugeruje kłopoty. Postawić wszystkie jednostki w stan najwyższej gotowości. Uderzenie permycyjne powinno zadziałać na naszą korzyść. Wszystkie jednostki z tym symbolem powinny zostać natychmiast zniszczone. Ach, wreszcie godny przeciwnik. Dobra, zobaczmy to. Chyba nie, to są chyba jakieś dzikusy. Jednostka robocza. Chociaż to mogą być steelpunki. No. Punkty nauki zdobyliśmy. Teraz jeszcze do wieży. O, ale one mają tutaj, kurde. W ruinach natknęliśmy się na grupę miejscowych. Mówią, że wkrótce zostaną zaatakowani przez grupę bandytów. Obiecują nam nagrodę, jeśli im pomożemy. Nie. Bandyci. Pomożemy im? No dobra. Zobaczymy, co stanowicie. O dobra, woda. Woda, żywność, przywołane jednostki. Dostaliśmy jakąś jednostkę teraz. Łodziej? To my dostaliśmy jednostkę, czy co? Chyba nie jest nasza jednostka, to są chyba... Właśnie z dzikusy, nie? Mamy pojazd z napędem atomowym i teraz tak, możemy albo bombę atomową, przenośny reaktor atomowy. Nośne źródło energii, które potrafi wspierać inne jednostki w pobliżu, choć nie potrafi atakować bezpośrednio, ma dostęp do silnych ataków obszarowych. Bombę atomową, no to bierzemy. Nie będziemy się... O kurde, dobra. Pa, pa. Jedno... O, co tu się dzieje? No, widzę, że dieselpunki to tak... Konkretnie. Oho. Chyba tego nie przeżyjemy. Co to w ogóle czujka? Natychmiastowo zasięg. Wyślij czujkę obserwacyjną, która na kilka tur odkryje wybrany obszar. Aha, czyli ja mogę to po prostu zostawić i po prostu stąd iść sobie i będzie nam pokazywać, co tu jest. Dobra, ja ich oleję, bo i tak niedługo zginiemy, a jeszcze przeszukamy po prostu tutaj, o. Pusto. Nie to chciałem przeszukać. Znaczy, to chciałem przeszukać, ale nie to chciałem znaleźć. O, może tak. Dobra, możemy ulepszyć tutaj centrum działalności. No, myślę, że to by było niegłupie. To zwiększyło nam bardzo te magazyny. Wie co? Ja zrobię. Kurde, trochę głupio się ustawili. Dobra. Raz kozi śmierć. To było trochę samobójczy atak. No ale trudno się. Ale zahaczył granat ich wszystkich, nie? Papa! Zabójcy! Oho, o, ci mają zasięg też. No cóż. Ci też zabójcy. Czyli tu są steelpunki, tu są
steampunki, a gdzieś tutaj pewnie są te dieselpunki. Ale na razie ja bym się nie chcę o tym na razie przekonać. Tylko dawać kolejnych roboli. Kolejny. Odkryte. To my tu mamy wdrażanie projektu. Czy na pewno chcesz wdrożyć ten projekt? Tak. Portale kwantowe to była ta teleportacja, nie? Steelpunk. Dzikusy. No dobrze, ladies and gentlemen. No w sumie to my nie mamy nic do roboty tutaj, dopóki nam nie stworzą tych. I z tego co widzę, to byśmy kurde stworzyli se może jakąś wodę. Gdzieś mam. Dobra, mamy jakieś następne, ta wielka piramida. Powinniśmy stworzyć wielką piramidę, która prawdziwie dowiedzie naszej wyższości nad suboptymalnymi i mało wydajnymi technologiami naszych rywali. Prastare zwoje mówią o pewnych piramidach, które miały one informować cały świat o nieskończonej władzy tych, którzy je stworzyli nad żywiołami Ziemi. Nasza technologia reprezentuje żywioł wody. Dziś cichy, a jutro niszczycielski. Ale nie możemy tak po prostu zbudować piramidy. Ona będzie symbolem naszego zwycięstwa. Musimy najpierw pokonać naszych wrogów i znaleźć ich artefakty reprezentujące moc żywiołów. Dopiero wtedy będziemy mogli stworzyć piramidę i pokazać, jak ujarzmiliśmy nasze żywioły. Czyli tu fabuła polega na tym, że na małej mapce masz wszystkich, musisz ich pokonać i tyle. Taki... Nie ma tutaj żadnej dyplomacji tak naprawdę. Tu chodzi o to, żeby po prostu zdominować wroga, nie? Dobra, no, trudno. Dwa badania. Badania. Gdzieś... Chyba była gdzieś kiedyś jakaś woda. No, tu jest woda. Wodanka. A jakbym na przykład stworzył tutaj wodę? Jak to zadziała wtedy? Nie. Produkcja wody plus jeden, nie? No spróbujmy. Działa to? Chyba działa. Działa. Ale patrzcie, nie niszczy nam też tych punktów nauki, nie? To jest ważne. Ważne info. A woda dlatego dałem, bo ona jest mega istotna, jeśli chodzi o tworzenie jednostek. Znaczy przynajmniej tych budowniczych, nie? Kolejne badanko. Co my teraz mamy? Albo tutaj atomowe silniki odrzutowe. Rentgen, wykonaj prześwietlenie, aby znaleźć, czyli minus 2 obrony dla przeciwnika. Albo atak plus 2. Tutaj mamy autostrzykawki, czyli medyk dostaje atak i obronę. Nie, może zwiększyć komuś atak i obronę. Albo limit siły roboczej. No ten nam się raczej nie kończy. Dosyć szybko. Weźmy medyka. Wzięli, wykoksowali. I tak. Powiem szczerze, że widać, że to jest jeszcze chyba early access. Tak? Bo już nie pamiętam, czy to było w early accessie wydawane. Chwilkę zobaczymy.
Nie, nie pamiętam teraz, czy w Early Accessie, ale tak jakoś... Czegoś brakuje w tej grze. I teraz co, siedzimy i czekamy, aż tam się surowce uzupełnią, my będziemy wtedy mogli zrobić coś tam, nie? Czekamy, aż tam się teraz budowniczy zrobi. Użyjemy go gdzieś na czymś, żeby coś rozbudować i... I w sumie tyle. Takie trochę... Ja bym na przykład budowniczów teraz tutaj użył, nie? Do stworzenia kolejnego terenu. Wtedy byśmy musieli tutaj dać. I tutaj chłopków. No. Dieselpunk. No moglibyśmy też tych naukowców się pobawić, w jakieś badanie tych ruin i tak dalej, tylko że... Nawet mi się nie chce, wiecie? Jakieś tak gra mnie nawet do tego tak zbytnio nie zachęca. Powiem szczerze. I co? I tutaj zbudujemy... Tak, no centrum działalności. Ciach. Wy pójdziecie tu. No i co, jest rozbudowane, tutaj znowuż teraz znowu trzeba budowniczych stworzyć, żeby robić jakieś kolejne budynki czy coś. Tutaj wodę nawet mamy więcej. Niespokojni. Czyli widzicie, na przykład teraz bym budowniczych stworzył i spróbujemy położyć tą wieżę. Autostrzykawki. Tutaj powiedzmy atak zwiększymy. Niespokojny. Dobra, spróbujemy jeszcze tą wieżę transmisyjną położyć i zobaczyć, jak to wpłynie. Ogólnie. Nowe szaty panka. Do miasta przybyło dwóch zagranicznych tkaczy. Zaoferowali naszemu personelowi wojskowemu do kupienia serię nowych, wspaniałych mundurów. Nie są to jednak zwykłe ubrania, ponieważ głupie osoby nie są w stanie ich zobaczyć. Przyda nam się to do odfiltrowania niekompetentnych oficerów w naszych szeregach. Jakiś szwindel coś czuję. Osobiście muszę przyznać, że są mnie doprawdy niesamowite. Nie spotkałem się wcześniej z tak dobrym materiałem. Czy mamy je zamówić? Nie są tanie, ale przy takiej ilości po prostu nie mogą być. Nie, no przecież takich szat nie ma. Głupich nie widzą, co? To znaczy, że chyba powinienem zwolnić cały sztab. Ale nie, odeślij tych tkaczy, niczego nie kupujemy. Kim ja się otaczam? Kim ja się otaczam tutaj? To co za głupi personel? Zwolnić wszystkich. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mamy teraz atak dodatkowy. Zobaczmy teraz, co tutaj mamy. Robotyka. Przenośny reaktor... Aha, przenośny reaktor atomowy działa. AOE. Przeciąż system wewnętrzny, aby otworzyć dodatkową energię, zapewni ona premię do ataku do wszystkich sojuszniczych jednostek w pobliżu, ale zada znaczne obrażenia reaktorowi. A tu też zasięg ataku. Dobra, to by się przydało. W ogóle przydałoby się ten reaktor zrobić jądrowy, mi się wydaje. Czy gdzie to jest? Technik infiltracji. Medyk. O, znowu idą. Dieselpunki chcą znowu w pierdział. Kusy. No jak oni wejdą tutaj, to zostaną w pierdział, nie? Co ja tu chciałem? To chciałem i zobaczyć, jak zadziała jeża. To nie. Zakład montażowy reaktorów. To nie. To nie. Gdzie to jest?
Jest ta wieża. Manufaktura, centrum ekstrakcji, nie, to nie. Ośrodek teoretyzacji, nie, działalności, nie. Forum, nie. Militarny, nie, silos atomowy. O, stacja nadawcza fal mózgowych. Jak to działa? Niezadowolenie minus 1. Ale tylko? Myślałem, że to będzie coś lepszego. Ta gra działa tak na jednostkach, nie? Czy tam, no, każde te minus czy tam plus 1, powiedzmy, ma jakieś znaczenie. O! To oni tak parowali od razu. O, wydaje mi się, że Dieselpunka tak się ulepszyli strasznie. Nadzorco, pamiętamy tego ducha, który straszył naszych naukowców? Udało nam się znaleźć wytłumaczenie. Naukowe oczywiście. Wygląda na to, że Katrin, która przy wypadku przy manipulacji polekiem atomowym zespoliła się ze ścianą. A przynajmniej jak to co z niej zostało. Poruszała się za pomocą jednej ręki i jednej nogi. Wydaje się, że pole kwantowe zachowało jej funkcje ruchowe, ale kompletnie oszalała, a w końcu straciła też połowę mózgu. Na chwilę byliśmy w stanie ją ustabilizować, ale później jej energia kwantowa się rozproszyła i zakończyło... Nie brakuje. Się jej istnieje. Wystarczyło się jej jednak czasu, by wypowiedzieć ostatnie słowa. Wielościan o podstawie kwadratu. Nie mam pojęcia, o co jej chodziło. Oczywiście, wiedziała, że zakończy się jej egzystencja i chciała się podzielić z nami kluczem. Plus zadzielny naukowiec. Musimy zbadać jej odkrycie, żeby jej ofiara nie poszła na marne. Tak jest. A wy? Jak się chciałeś? Ale, kurde, nic. Prawie ich zabili. Ja, nauki plus 4. Koniec tury, żeśmy ich zmarzyli, tylko że nam zlikwidowali też jedną jednostkę. Barachu jedne. A, czekajcie, bo tu mogę zwiększyć wydajność. Zahamuj ból. Aha, mogę do tych jednostek. No, jest jakiś pomysł na to. Pancerz wspomagany. No to mam przenośne teleportery. Pozwól jednostce teleportować się między dwoma budynkami teleportera. Centrum, zasięg ataku. Plus 1. Amunicja radioaktywna. Fabryka uzbrojenia wojennego pozwala na produkcję dronów zwiadowczych oraz na rekrutację atomowej elity. Całkiem spoko. Aż w końcu tutaj do silosu nuklearnego dochodzimy. I do piramidy atomu. Okej, dobra, ale myślę, że na ten odcinek skończę. Chyba nie będę dalej kręcił tej serii tutaj, bo ma pomysł ta gra i to jest wielki plus, ale jakoś tak czegoś brakuje tutaj. Czegoś brakuje i zaczynam się po prostu nudzić w tej grze, nie? Czekać na te, zwiększać plus 1 ciągle wody, tam robotników ciągle tworzyć, żeby coś zwiększyć. No, nie chce mi się po prostu. Raczej. Tak więc napiszcie po prostu w komentarzach, co sądzicie też o tej grze. Może graliście i chcielibyście się podzielić, albo co sądzicie na tym, co widzieliście do tej pory, nie? I dzięki, że oglądaliście. Łapki w górę. Subskrypcje i do zobaczenia w innych seriach, mam nadzieję. Na razie.